Witam was serdecznie z tej strony Damo i zapraszam na drugi odcinek serii Zagramy w The Search. No i ostatnio przypomnę, że udało nam się wymienić uszkodzony rdzeń, dzięki czemu odblokowało nam się dostęp chociażby tutaj do stacji montażowej, gdzie możemy modyfikować, naprawiać, ulepszać elementy swojego wyposażenia, a także odblokowały się nam różnego rodzaju miejsca, które były zablokowane po prostu tutaj już normalnie w lokacji. Także jesteśmy teraz w stanie przejść sobie w końcu dalej, bo przypomnę, że ostatnio musieliśmy się właśnie tutaj cofnąć, żeby ten rdzeń sobie w ogóle wymienić. No i słuchajcie, jeszcze odnośnie takiej prezentacji mechaniki, no to właśnie od teraz, od tego momentu będę wam w stanie zaprezentować kilka rzeczy, których w poprzednim odcinku nie mogłem wam pokazać, także postaram się to za moment zrobić, tylko pozbędę się tych dronów jeszcze. Bo tak będzie, myślę, w miarę łatwiej. Mimo tego, że te ataki... Chcę wam pokazać ataki jeszcze, dwa, których nie pokazałem do tej pory, no to myślę, że w trakcie walki z tymi dronami by to się najlepiej jakoś nie sprawdziło po prostu. Tutaj, słuchajcie, i tak w tą interakcję wejść nie możemy na razie, niestety. Natomiast, no, nie ma się co przejmować. Aha, ja w ogóle nie w tą stronę poszedłem. Słuchajcie, mamy tak. Atak jeszcze z takiego ślizgu, można powiedzieć. Wygląda to w ten sposób. Można to też chyba zrobić z mocnym atakiem. Tak jest, można. I jeszcze... O! To jest backstab właśnie, to też jest fajna opcja. Wtedy wysokie obrażenia wchodzą. I teraz, słuchajcie, możemy odciąć mu daną kończynę, którą sobie namierzyłem. W tym przypadku chyba lewą nogę. I słuchajcie, mamy rysia nogi. Po prostu tak się nazywa ten ekwipunek, ryś. I są one oczywiście zniszczone. Także podnosimy sobie te elementy. Mamy jedną sztukę. I odblokowaliśmy dzięki temu również schemat. Więc od teraz możemy sobie taką część ekwipunku wytworzyć. Tylko, że oczywiście muszę zdobyć odpowiednią ilość jeszcze tych fragmentów, odłamków, czy jak zwał, tak zwał. Także spoko opcja. Mimo wszystko, ja spróbuję namierzyć korpus. To jest, słuchajcie, też jedna z takich rzeczy bardzo irytujących w tej grze, to znaczy namierzenie korpusu, bo trzeba idealnie wręcz tą gałkę wychylić i no, czasami, szczególnie w ferworze walki, to może być bardzo trudne do zrobienia. Okej, pasek mam naładowany, więc jeżeli pozbawię go trochę zdrowia, to od razu powinniśmy być w stanie odciąć mu korpus. No właśnie, w ten sposób. Naprawdę fajnie to wygląda. No i kurde, mamy go. I podnieśmy sobie... Też mamy schemat, bo pierwszy raz to zrobiliśmy, no i oczywiście jakiś tam fragment już tego zdobyliśmy. W tym miejscu ostatnim byliśmy, właśnie z tamtego gościa na wprost udało się zdobyć ten nowy rdzeń. Także podejdziemy do niego na spokojnie od tyłu. Odnośnie tych ataków, bo pokazywałem wam już teraz atak z tego ślizgu, pokazałem wam backstab, jak wygląda. Teraz chciałbym wam jeszcze zaprezentować, jak wygląda atak z wyskoku, bo też taki istnieje. Tylko pozwólcie, że najpierw tutaj... A dobra, możemy z nim normalnie zawalczyć. Dzięki temu sobie naładuję bez problemu pasek, ten potrzebny do odcięcia, o kurde, danej kończyny. Czy też, no, w tym przypadku może części ciała po prostu. O, kończyną korpusu raczej nie jest. Także jeszcze trochę musi tego życia stracić. Zobaczcie, jak naprawdę strasznie, strasznie małe obrażenia mu zadają. Okej, to trzeba sobie przytrzymać, naładować, no i oczywiście odcinamy to z pełnym sukcesem. Złomu trochę też się uda zdobyć przez to, no i oczywiście... Podnosimy sobie i teraz, słuchajcie, wypadło kolejna część. Także teraz możemy przejść sobie tutaj dalej i możemy przeciążyć obwody, ponieważ to tylko nienaruszony rdzeń nam umożliwia. Czyli mamy jakby taki, nie wiem, no, przepustkę teraz po prostu do niektórych takich właśnie miejsc. Ostatnio mnie tylko prąd poraził, teraz sobie to zrobiliśmy na maksa i słuchajcie, przejście się otwiera. Także super sprawa. Tu ostatnio też był skarb, który już oczywiście podnieśliśmy sobie, więc... Na razie tam nic do roboty nie ma. Postaram się wam też zaprezentować tę drugą broń, którą tam ostatnio miałem. Główna linia montażowa, dobra. Nie zwróciłem też uwagi, bo użyłem jedną apteczkę przecież. Czy to przeciążenie mi je zregenerowało, czy co tu się stało takiego? Bo szczerze naprawdę nie zwróciłem na to uwagi. No i patrzcie, jakie są trudności, żeby ten korpus czasami namierzyć. Okej. Ja postaram się raczej korzystać, słuchajcie, z broni, które będą ciężkie. W tej serii tak zdecydowałem. Oczywiście, jeżeli będę miał jakieś trudności, na przykład dany przeciwnik będzie zbyt szybki dla mnie, jako dla użytkownika ciężkiej broni, no to wtedy sobie po prostu postaram się zmienić taki ekwipunek i ustawić coś, jakąś broń, która będzie szybsza. Ale na razie myślę, że tak, to może się nawet w miarę przyjemnie sprawdzać. Dobra, odskoczę sobie od niego. Jezus Maria, jeszcze na atak, serio? Naprawdę trzeba przyznać w The Search, że ci przeciwnicy, mimo tego, że jesteśmy na samym początku gry, zadają strasznie, strasznie wysokie obrażenia.
Okej, jesteśmy w głównej linii montażowej. I odcinaj części przeciwników, aby zdobywać nowe elementy wyposażenia i materiały, dokładnie. To jest to też już, o czym opowiadałem. Im większe obrażenie zadasz danej części przeciwnika, tym większa szansa, że zostanie ona odcięta. Dobra. Że widać, no, że się opłaca. Jak najbardziej takie oznaczanie. No i też na dole się zapełnia już ten pasek, o którym też mówiłem ostatnio. Czyli ten pasek znajomości danej broni jakby. Już niebawem skoczymy na drugi poziom. On i tak mnie zauważy, więc no nie ma co tutaj liczyć, że pozostanę niezauważony. Jestem na końcu pewien, jakim cudem on mnie kurde trafił. Prawda? Możemy naznaczyć jakąś jeszcze, nie wiem. Nie wiem, czy chcę ten korpus atakować. Kurde, no co jest zgrane z wami? Wyuleczę się może. Jakieś takie małe... Aż za małe te obrażenia im zadaję, mam wrażenie. Już kurde. Powinienem atakować go trochę też po częściach, które... W częściach ciała, które nie są chronione. No, to teraz już 40 obrażeń prawie mu robię. Może spróbujemy mu odciąć głowę. Dla odmiany też. Chociaż nie wiem, czy do tej pory w ogóle udało mi się zdobyć tyle... O, już nie można się podleczyć. Rozgrywka. Starty złomu można zużywać z pozycji ekranu i flipunku, by natychmiastowo pozyskać nowy złom. Oczywiście, że tak, natomiast to nie ma to za bardzo sensu, żebym to robił w tej chwili, nie? Dobra, wejdziemy sobie na chwilę na górę. Bo tutaj chyba coś powinno być do zdobycia. Nie, mamy przeciążenie, no dobra. Sobie teraz zwrócę uwagę, czy zregenerują mi się te apteczki? Chociaż wątpię. Nie, nic takiego się nie stało. To nie wiem, czemu wtedy z dwóch mi się trzy zrobiły, szczerze mówiąc. Okej, okay, możemy zjechać na dół, coś tam się powinno otworzyć teraz. Naciśnij L3, gdy biegniesz sprintem, żeby wykonać skok. No właśnie. No tutaj chyba nie wskoczymy w ten sposób, nie? A może? Wow! No proszę bardzo. Stop Wolframu. Podskanuj 6 razy stop Wolframu generacji pierwszej. Nieźle. Jednocześnie ataku z wyskoku, słuchajcie, można być sprintem i po prostu na przykład... O nie, to nie tak, tylko najpierw trzeba podskoczyć i wtedy atak. Na przykład mocny, ale chyba też i standardowy można wykonać. Tak, tylko że to wygląda tak samo, to nie wiem, czy jakoś obrażenia się różnią, pewnie nie. Dobra, mamy coś tutaj zdobytego już. I teraz tak, moglibyśmy sprawdzić sobie jeszcze, co mamy tutaj. Na górze, no nic nie mamy. Dobra, to był sam początek? Nie. Tu jest jeszcze przejście. Tu mamy przejście kolejne. Ale najpierw wypadałoby chyba się z nimi tu wszystkimi uporać. Dobra, namierzymy sobie może tym razem, słuchajcie, bo nie mam apteczek. Coś, co nie jest osłonięte. Ale czy on ma jakąś taką kończynę, czy cokolwiek, co nie jest osłonięte? No chyba nie. No kurde, co za masakra. Co za masakra. Dobra. Tamten chyba mnie nie zauważył, na całe szczęście. No nie jestem zbyt spostrzegawczy. Trzeba przyznać. Na całe szczęście. Okej. Okay. Próbuję ten korpus w takim razie ogarnąć. O Boże, nie. No nie wierzę, naprawdę zabiłeś mnie. Brak oznak życia, no dobra. To teraz będę wam w stanie zaprezentować, jak mniej więcej właśnie tutaj wygląda w The Star. To jest chyba pierwsza śmierć swoją drogą. Jak wygląda ten system uzyskiwania tego złomu? Bo zobaczcie, mamy pokazane, ile metrów stąd ten złom się znajduje. No nie mamy znacznika na mapie czy coś takiego. Jedna ręka oczywiście. Mam wzrosła znajomość, spoko. Utracono złom, gdy giniesz, upuszczasz złom, który miałeś przy sobie. Wróć do miejsca, w którym zginąłeś, żeby go odzyskać. No właśnie. Dobra, to sobie zamkniemy tę podpowiedź. Już postaram się to szybko rozegrać. Zobaczcie, tak można go naprawdę elegancko tymi atakami spamować. Problem tylko jest taki, że jeżeli atakujemy nieosłoniętą część, no to bardzo często zdarza się sytuacja. Okej, teraz sobie namierzę korpus i go odetniemy. Zdarza się taka sytuacja, że na przykład zabijecie kogoś, zanim w ogóle sobie naładujecie możliwość odcięcia mu jakiejś kończyny, więc no trzeba, po prostu gra to wymusza w fajny sposób, żeby atakować też te części, które nie są, znaczy które są chronione, nie? I żeby dłużej z nimi walczyć. Dobra, podniesiemy sobie złom, że udało się odzyskać wszystko elegancko. I teraz na przykład na korpus można by się przerzucić.
Aha, ja chciałem jakieś implanty sobie wstawić, pamiętam ostatnio, bo przecież zdobyliśmy. Szkoda, że tego nie zrobiłem teraz. No dobra. Korpus odcinamy. Wydaje mi się, że to będzie wystarczająca ilość tych fragmentów, żeby móc coś sobie wytworzyć. O, złom uzyskany, rzecz jasna, podniesiemy sobie też wszystko z niego. I spróbujemy w takim wypadku, słuchajcie, tutaj się jeszcze raz jakoś przedrzeć przez nich. No, ta fabryka jest dość istotna, bo tutaj kilka rzeczy do podniesienia było. I fajnie byłoby się z nimi uporać. Dobra, spróbujemy teraz na głowę się skusić. Okej, odcinamy. Świetnie. No i już jest chyba... A nie, to jest dopiero schemat, pierwsza część. Myślałem, że już głowę odcinałem, ale okej. Schematu nie miałem, najwidoczniej. Jezu, spokojnie. Już wiadomo, że zginiesz teraz, nie? Okej, okay, głowę. No i cudownie. No już 1658 punktów złomu. Nie jestem pewien, czy za tego typu wykańczanie przeciwników dostajemy trochę więcej złomu, czy nie. Jak dla mnie tak powinno być, ale czy tak jest? Cholera wie. Dobra, tutaj można by sobie z tego chyba skorzystać. I wejść w interakcję. Dokładnie. I w sumie na razie moglibyśmy chyba tutaj nawet wejść, wydaje mi się. Dobra, pytanie, czy tu nie będzie jakiegoś z tych umarlaków. Nie ma żadnego, dobra. Podjęliśmy w takim razie nagranie i posłuchajmy. He's refused to have the implant surgery. We've explained it's hardly invasive, even offered to double his bonus. But no, thinks management will use it to control the workforce. Yeah, he even brought up his union nonsense again. If he poisons the others, it could put us much behind schedule. It's amazing. He doesn't see it as making his job easier. I recommend termination. Yeah, we put up with too much distress. Okay. I że no właśnie w ten sposób jest mniej więcej prowadzona fabuła tutaj, że jakiegoś tego typu właśnie nagrania będziemy zdobywali i tak dalej, ale o tym też już opowiadałem. Dobra, spróbujemy może na plecy mu wejść, to byłoby super. Spróbujemy jeszcze raz w głowę, później jeszcze na ramię przerzucimy jakieś. Wydaje mi się, że wypadałoby sobie drugie ramię w końcu wytworzyć. Kurde, liczyłem, że to będzie backstab. Ale jednak nie. Jezus Maria. Tak niewiele brakuje, żeby go zabić, ale też tak niewiele brakuje, żeby zginąć. Mamy to? Mamy to. Pięknie. Trochę zdrowia zyskaliśmy, no ale i tak uleczy się apteczką. Podnieśmy sobie w takim razie wszystko. Niewielka sterta zardzewiałego złomu. No dobra. I tu coś jeszcze jest ukryte. Niewielka sterta złomu z rzadkich materiałów. Proszę bardzo. I w nawiasie trójeczka jeszcze. To nie wiem, czy to chodzi o ilość złomu, jaką zyskam po użyciu tego? Prawdopodobnie, tak. Dobra, tu chyba nic więcej nie było, jak mi się wydaje. Mamy teraz jakieś takie przejście między sektorami tej fabryki, na to wychodzi. I mamy przejście, które chyba będzie naszym skrótem, słuchajcie. Jak mi się wydaje. Tu chyba będą te drony, czy nie? Nie, to jest coś jeszcze innego. Szukać skrótu do centrali. No właśnie. Może to będzie ten skrót. Tak, mamy skrót w końcu. Także 2000 złomu plus jeszcze ten zdeponowany, który tam mieliśmy już, to jest naprawdę nieźle. Przetwarzanie zepsutych części zakończone. No i słuchajcie, chyba coś byśmy byli w stanie tutaj nawet sobie wytworzyć. Jasne, że tak. Procesor rdzeniowy generacji pierwszej 10 na 12. No tutaj niestety widzę, że nie stworzymy sobie korpusu. Że trzeba będzie jeszcze spróbować zdobyć 3 sztuki, ale nakrycie głowy można jak najbardziej wytworzyć, bo to są inne fragmenty potrzebne do stworzenia tego. Ktoś mi też mówił, że jeżeli sobie wytworzę ekwipunek cały rysia, to będę bardziej zwinny czy szybki po prostu, także spoko opcja. Dobra,
Tutaj mamy też nogę, to byśmy jeszcze trzech potrzebowali, to jest też ryś noga. No i dobra, jeszcze ramiona będziemy musieli stworzyć, ale najpierw w takim razie trzy sztuki do korpusu postaram się zrobić jeszcze. Więc tak, tutaj mamy wszystko. Jeżeli chodzi o ulepszanie, zastanawiam się, czy nie ulepszyć sobie tej broni, z której korzystamy. No nie wiem. Wydaje mi się, że moglibyśmy coś niebawem lepszego zdobyć w ogóle, więc może na razie się z tym ulepszaniem wstrzymam. Postaram się trochę zwiększyć sobie moc rdzenia, bo no do tej pory nie jestem w stanie, o właśnie, niczego nowego ustawić. Ulepszono egzoszkielet, odblokowano miejsce na implant, proszę bardzo. No tak, bo właśnie na 15, 25, 35, 45 poziomie się odblokowują kolejne sloty na implanty, więc a propos implantów, to może bym coś w końcu ustawił. Spowalnia utratę energii, albo wyświetla paski zdrowia wrogów. Nie no, to ja już miałem. Ja już mam przecież, więc możemy sobie taki ustawić implant. Ja mam 5 zużytych i... Zaraz, to którego ja nie posiadam w takim razie? Bo mam... A nie, dobra, bo ja patrzę na to tutaj. Mam 5 i 5 jest ustawionych, dobra, spoko. Mamy w takim razie chyba za mało i tak... za mało maksymalnego rdzenia, żeby ustawić sobie kolejną jakąś rzecz. No można powiedzieć, że to jest forma udźwigu też w tej grze. A nie, zużycie rdzenia tylko jeden. No to sobie oczywiście to ustawiamy. Wyglądamy niczym żołnierz z Overwatcha. I mamy jeszcze cały czas jeden slot na to. Tu oczywiście też są miejsca, znaczy przedmioty, gdzie możemy sobie wejść do zużywalnych. Na przykład tu są te części złomu i naprawdę sporo tego dostaniemy, jak sami zobaczycie. Więc w sumie ja nawet sobie z tego skorzystam, powiem wam. Zobaczcie, ile tego złomu teraz będzie. 2800, naprawdę bardzo dużo, więc od razu polewelujemy jeszcze sobie. Będziemy potrzebowali naprawdę, naprawdę wielu slotów na to, aby... Z tym złomem sobie pochodzimy. Będzie go trochę można łatwiej pozyskać. Bo będziemy naprawdę dużo potrzebowali, żeby cały w ogóle ekwipunek sobie ustawić, nie? Też moim to powinno być priorytetem, ale no nie da się w tej grze, żeby bezpieczeństwo było priorytetem. Tutaj nic nie ma? Nie. No dobra. No właśnie, szukaj skrótów. No tu a propos skrótów. No i wracamy do tej głównej linii montażowej. Niestety oczywiście wszyscy się zrespili. Także no tam na razie nie będziemy wracać. Wydaje mi się, że tu chyba wszystko już co było to zrobiliśmy. Teraz mamy jeszcze przejść do tej dalszej części tej linii montażowej. No właśnie, to jest też trochę ich, jak widzicie, się szwenda. Więc tak, korpus, nie? Trzy części jeszcze potrzebuję. Fajny system, natomiast nie jest na pewno doskonały, nie? I trzeba być świadomym tego, że to naznaczanie różnych fragmentów mogłoby być lepiej zrobione. O! O nie! O nie! O nie! O nie! Nie, 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 nie. Przestań mi go namierzać! Kurde! Nie mogę! Nie mogę go odznaczyć! Ja pierniczę, poważnie? Nie mogę ich sobie odznaczyć, żeby uciec. Dobra, jeden idzie chyba, co? Aha. No nie nie pytam, jak nie trafiłeś, ale... Niech ci będzie. Chciałem odskok zrobić. Dobra. Mamy korpus. Ile części będzie? Pewnie jedna tylko. Tak, tylko jedna. Lipa straszna. W sumie wypadałoby najsensowniej zabić tych tutaj z oznaczeniem korpusu, jeżeli to będzie możliwe, i powrót do stacji. Właśnie to jest też straszne, że jeżeli sobie ich atakujemy w oznaczone miejsce, to jest problem z tym, żeby ich wytrącić z równowagi na chwilę i móc wykonywać taki spam naszymi atakami, bo jeżeli na przykład atakujemy go w nieoznaczone miejsce, znaczy nieochronione miejsce mam na myśli, no to wtedy jest żaden kłopot tak naprawdę z tym, nie? Dobra, mamy cię. I jest po tobie, pięknie. Czyli prawdopodobnie jeszcze jeden fragment mi brakuje. Okej, jedna ręka, poziom trzeci, dobra. Wzrosła biegłość posługiwania się bronią już. Nawet nie zwróciłem uwagi, że aż tak nieźle to wygląda. Kurde, ten ma niechroniony korpus, także trochę słabo. Ale jest taki skarb, więc chciałbym cię zabić i tak. Może w takim razie byśmy spróbowali ramię zdobyć sobie.
Jeżeli on oczywiście nie padnie przed naładowaniem sobie możliwości odcięcia czegoś. Ale nie. Okej, okay, udało się. Bardzo mi się podobają te finishery, jakie są. Okej, okay, mamy ramię, odblokowany też schemat. I co tutaj było? Regenerator osoczowy wersja 1. Co to takiego jest, słuchajcie? Ten regenerator osoczowy. Gdzie on jest w ogóle? Tutaj. Wstrzykiwany impact, który regeneruje zdrowie w ciągu 30 sekund. Nieźle! Czyli można sobie chyba kolejne apteczki jakby ustawić, tak? Bo też ktoś w komentarzach tak napisał na ten temat, że można sobie tych apteczek znacznie więcej mieć po prostu za sprawą implantów. Dobra, wejdziemy na razie na górę. Zobaczymy, czy tutaj czegoś przypadkiem nie znajdziemy do zdobycia, ale chyba nie. To jest chyba jedynie opcja na to, żeby jakoś zakraść się. Jest oczywiście też przełącznik już. Tutaj widoczny. Czy on to usłyszy? Nie. No pięknie. Odskok. I znowu na plecy. Nawet mocny atak i mamy go. Dobra. Pięknie. Trochę zdrowia odzyskanego. I apteczka, jeden do przodu. Ryś korpus, dobra, czyli już mamy chyba wystarczającą ilość, jeśli dobrze liczę. O Jezu, nie. Dawaj, lewe ramię. Też jakby farmiąc na nich, żeby ktoś chciał na przykład sobie cały ekwipunek skompletować, no nie zdobędziecie tych kolejnych generacji, nie? Więc jedynie podstawowy ekwipunek można sobie na nich zdobyć. Nie ma natomiast opcji, żeby na nich, nie wiem, farmić przez całą grę i od razu najlepszy ekwipunek możliwy sobie stworzyć. To takie rzeczy nie wchodzą tutaj w grę. Dobra, pytanie, co tu będzie do zdobycia? Bo coś musi być. Jest jakiś przełącznik, proszę bardzo. I brak dostępu. Dlaczego? Nie można otworzyć drzwi. Poproś o pomoc personel techniczny. Super. Czyli prawdopodobnie jakiś... O, tu jest jeszcze coś do zdobycia. Czyli prawdopodobnie jakieś właśnie... jakiegoś przepustki, klucza nie posiadam. Dobra. I mamy go, pięknie. To jest fajne, że można w sumie z takiej dość dużej odległości nawet czasami ich złapać na taki finisher. Sporo nas ratuje. Może też znać, jeżeli czy ja tutaj dobrze w ogóle kombinuję z tymi drzwiami, czy ja coś tam muszę zdobyć faktycznie, żeby tam móc wejść przez to, czy to jest na przykład otwarcie z drugiej strony, czy w takiej sytuacji to znaczy, że nie wejdziesz tam nigdy, bo się nie da, czy coś takiego. Ale wydaje mi się, że raczej nie. Dobra. Ła! Ała! No, tak się bawić nie będziemy, na pewno nie. Podniosę to w razie, jakbym zginął. Mało mi brakuje, żeby paść za chwilę jego ofiarą. Chodź. Najpierw byś skoczył. No, chyba nie masz na to ochoty. Jezus Maria. Próżno zwyczaj, czy oni skończą na tym jednym ataku, czy będą dwa robić koniecznie. No nie, po co ja go drugi raz trzasnąłem? O, niepotrzebnie, niepotrzebnie, kurde, nic z tego nie mam. Tylko trochę złomu. Który tak by wpadł, jakbym go normalnie tam jeszcze dobił. No ale dobra, no, no nic więcej z tym nie mogę zrobić już. Tu jest ten skarb, ale to dopiero z góry będziemy sobie w stanie zdobyć, więc no, tutaj nie ma opcji, żebym w jakiś sposób wskoczył. Czyli tak, tu mamy przejście. I tu mamy jakieś przejście, tak? Nie można teraz otworzyć drzwi. No, okej, nie teraz. No to już jest jakaś opcja, że pewnie niebawem otworzymy. Okej, otwórzmy to. Przeciążanie. Pewnie to tyle trwa, żeby nie przebiegać tych lokacji jakoś specjalnie. Obwód zasilania ominięty. I jesteśmy w dalszej części już. Pierwszej lokacji. Możemy sobie wejść w interakcję. Można, pięknie. I mamy, słuchajcie, teraz naprawdę znaczący skrót. Ponieważ tutaj są pierwsze drony, tak naprawdę. Tu obok jest nasza stacja medyczna, jeżeli o to chodzi. A widzicie, jaki mnożnik miałem przez to, że tyle złomu noszę przy sobie. A tutaj mamy, słuchajcie, już jakiś trujący gaz, ostrzeżenie o nim.
Mamy przejście do minibossa, który się tutaj obok znajduje. Także trochę skarbów tutaj będzie do zdobycia. Zobaczmy, co tu jest jeszcze swoją drogą. Aha, tu jest powrót. No dobra. No dobra. I tutaj to było... Aha, to było tylko tyle. Pamiętam, że tu gdzieś można było zejść do jakichś takich... Aha, no właśnie. Podziemia. No właśnie, miałem to na myśli. Nie wiedziałem, czemu tu nie trafiłem za pierwszym razem. Także możemy sobie jeszcze tutaj zejść. Fajna sprawa, bo w The Search mamy również możliwość korzystania z oświetlenia. Aby korzystać z oświetlenia, załóż wyposażenie korpusu. Ha! Kurde, to takie buty. To ja nie chcę po ciemku iść, bo to naprawdę bardzo, bardzo mało będę widział. Więc skorzystam sobie ze skrótu. Wiem, gdzie teraz mogę pójść. Mogę pójść albo przez te trujące gazy, albo mogę przejść tam na dół teraz, do tych podziemi. Albo na górę jeszcze możemy się dostać. Cofniemy się najpierw, żeby ten korpus sobie ustawić, bo to będzie bardzo istotny skrót. Znaczy skrót, bardzo istotny element, jak widać. Właśnie przez ten aspekt oświetlenia. Mam nadzieję, że już mam wystarczającą ilość zebranych tych przedmiotów do wytworzenia tego. A, w sumie to potrzebuję, bo potrzebuję tego korpusu rysia. Także wytworzymy go sobie od razu. Cudownie. Jeśli chodzi o ramię, to też możemy je wytworzyć, o dziwo. Tylko, że chyba... Nie stać mnie na to, bo kosztuje 716, a ja mam 197. Ale mamy jakieś tutaj przecież do zużycia sztuki złomu. Nawet oba zużyć. To będzie aż trochę za dużo. Także wytworzymy sobie również i to ramię. Dobra. Spróbujemy je teraz sobie poustawiać, te rzeczy. Mam nadzieję, że starczy mi udźwigu czy też zużycia rdzenia. Także tak to, słuchajcie, się teraz prezentuje. Naprawdę się już zamieniamy w, kurde, maszynę w połowie chyba. A, i nie stać mi na to, nie? Jednego punktu rdzenia mi tylko brakuje. Na level chyba też nie starczy złomu, obawiam się. Nie, 1000 jest wymagany, 1027. Także na razie się muszę zadowolić tym, co mamy. No i moglibyśmy spróbować przejść sobie tam na dół w takim wypadku. No, tylko problem, że to wszystko się teraz porespi, nie? Spróbuję rozwalić, bo to jest zawsze trochę złomu do przodu. A one w sumie tylko do tego, żeby złom zdobyć, nie? Są przydatne, bo tak, no to nic z nich ciekawego nie mamy w zasadzie. Przynajmniej ja nie zaobserwowałem tego jeszcze, żeby z nich coś ciekawego mi wypadło. Problem jest teraz taki, że wszyscy się tam porozpili, więc będę musiał się jakoś tak przekraść. Niepostrzeżenie. Nie wiem, jakim cudem to się stało. Patrzcie, jak mu życie zżarło. Spróbuję mu teraz nogi podcinać. Aha! Serio, poskładał mnie w taki sposób. Wiecie co, jakby ten system z tym, że macie czas na odzyskanie swojego złomu, jest spoko, ale z drugiej strony trochę tak zniechęca do kombinowania i zmiany taktyki. Co mam na myśli? Że teraz bym sobie chętnie na przykład jakiś implant tutaj ustawił, żebym sobie może coś wytworzył, może ekwipunek zmienił i tak dalej. Ale nie mogę tego zrobić, bo po prostu jeżeli to zrobię, no to dużo czasu stracę. Jeśli w tej sytuacji, okej, zginę bardzo blisko, ale jeżeli bym zginął dalej, no to po prostu bym mógł już nie zdążyć na miejsce, nie? Szczególnie, że wszystko się respi i ciężko jest dotrzeć za każdym razem do takiego miejsca tak szybko. Także no trzeba na to uważać, bo... Uzyskałem swój złom, no ja wiem. W pobliżu mamy też, jak chyba już wspominałem, minibossa. Dość potężnego, słuchajcie. Ale żeby sobie z nim zobaczyć, to chciałbym najpierw trochę ten ekipunek jeszcze rozwinąć, więc nie spieszy mi się, pójdziemy najpierw na dół, do tej piwnicy, cokolwiek to nazwać. Może prawie ramię spróbujemy odciąć, kurde. Nie wiem, czy sobie broń wypadnie. Można spróbować. Dobra. Lecz się już. Nie gadaj, że nie chcesz. I że nie potrzebujesz tego leczenia. Mamy dwa ataki standardowo. No i mamy możliwość odcięcia mu. No,
nadzieję, że broni. Zobaczmy. Podnieś ryś, ramiona. Poziom czwarty już teraz, proszę bardzo. Tak, Astyr plazmowy krawacz. Dobra. Jak się nazywa ta ich broń? Jeszcze jej nie znaliśmy, więc schemat się udało zdobyć. I teraz zastanawiam się, czy ja chcę tam przebiec. Czy co? Chyba wypadałoby z nim powalczyć, ale... Dobra, no zabijemy tego i przebiegnę już tam resztę. O, i widzicie, teraz on tylko jeden atak zrobił, nie? Zazwyczaj dwa ataki robili. Także to trzeba też... No, ten dystans robić, żeby on ten jego drugi atak już nawet nie próbował zrobić. I w sumie tak, w przyszłym odcinku powinniśmy, mam nadzieję, dotrzeć do minibossa, pokonać go również, jest on bardzo trudny. No i można i do bossa dotrzemy, bo wcale już jakoś tak daleko nie jest i od tamtego momentu będziemy już grać całkowicie na ślepo. Także to też jest fajna, myślę, informacja. Wiem, że czekaliście mocno na to. Nie no, chyba bym... Znaczy powinienem teraz mu to ramię poodcinać, żeby móc wytworzyć sobie tę broń. Która jest nawet niezła. Dobra, mamy cię. I mam nadzieję, że już bez walki uda się dotrzeć tam do miejsca, do którego zmierzam, czyli na dół. Tak jest, już raczej bez walki. Przynajmniej po drodze. I to nic nie było. No i teraz dzięki temu, że mamy korpus, można sobie zapalić elegancko latarkę. Pod schodami nic nie ma, o dziwo. Wierzyłem, że coś tu było. O kurde. Elektrownia. Chyba jeszcze w tej grze nie było, żeby przeciwnik, który leżał, nie wstał. Ty masz coś nieochronionego? Nie, jesteś w pełni chroniony, chyba że korpus, ale namierzenie... Tak, tylko korpus, ale wrednie. Namierzenie korpusu, zobaczcie, jakie jest irytujące. Głowa w dół. O, i teraz od razu weszło, dobra. Chodź. Się nie spieszy, co? Nadetniemy mu korpus, którego nic nie mamy, ale... Dobra, z tobą już spróbuję normalnie. Dawaj mi w takim razie prawe ramię. Aż na nogi i tak mamy chyba za mało fragmentów do tej pory i tak zebranych. Dobra. I mamy kolejną część. A tutaj czuć taki niepokój w tym miejscu. Trzy razy stop Wolframu jeszcze, proszę bardzo. Coś tu jest. Witalność plus, wersja 1. No i teraz mnie uczycie, jak się włącza oświetlenie. O. Jezu. Jezus Maria, widziałem, że coś tu jest. Słyszałem to. No poważnie. Chodź tutaj, dronie. Chodź. No zginże w końcu. Dobra. Dawaj ramię. Ej! Bez takich, proszę. Akcji. Dawaj życie. Dobra, i pytanie, gdzie idziemy najpierw? Tutaj nic nie ma chyba. Nie. No co? Serio, zabił mnie? Przecież ty byłeś tam na dole. Jakim cudem on się tutaj znalazł teraz? Jezu, jak się przestraszyłem w ogóle. Ja pierniczę.
Dobra, słuchajcie, ja myślę, że od tego momentu byśmy kontynuowali sobie serię już jutro. Przejdziemy się tam na dół, później pewnie też przez te pola gazu, przejdziemy do minibossa, następnie do bossa. Także dajcie znać, jak wam się ten odcinek podobał. Zachęcam do oceny tego filmu. Jeśli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, będę mega wdzięczny. Zapraszam do komentowania. No i do usłyszenia, do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w The Search. Myślę, że o godzinie 19. Myślę, że o godzinie 19 będzie się The Search pojawiało. Także dzięki wielkie za uwagę i zapraszam jutro do kolejnego materiału. Jak coś, playlistę macie dostępną w prawym górnym rogu, w klikalnym i, czyli w kartach. Tam znajdziecie wszystkie odcinki z całej tej serii, jeżeli oglądacie to na przykład po jakimś czasie, albo po prostu chcecie zobaczyć poprzedni odcinek. Także dzięki wielkie za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się. Pa, pa!